Nie mógł, uciekaj z tym. A żółty się nie lubi dzielić. To wynika z trasy, które minione podróżowały. W sumie pracuje tam 87 strażników. Na St. Pancras były roboty torowe. Strażnicy często jeździli innymi pociągami niż zwykle. Jaki to ma związek z ofiarami? Przed tymi zmianami było 38 możliwych rozwiązań. Potem liczba zmiennych wzrosła i zmieniła się liczba podejrzanych. Tylko inną ofiarę znaleziono pod wiaduktem kolejowym. I o to chodzi. Rzecz w tym, jak on je wybiera. Podróże tych dziewcząt to jedyny wspólny mianownik. Gdybym mogła... Pan komendant jest bardzo zajęty. Przekażę mu pani teorię. Na nie są tylko teorie. Ma pani dowody? Co może im zamienia? Jedna z tych trzech osób. Czekajcie. Zostały tylko trzy dni. Zajmę się tym. Bardzo dziękuję. Obowiązki czekają. Fajnie, nie? Takie pieranie. Katastrofa. Wzięli nazwiska, dane i schematy ich nie obchodzą. Chcą dowodów, a nie teorii. Lepiej byłoby im dać jedno nazwisko. Wszystko ze sobą powiedzieliśmy. Zastosujmy analizę wektorową. Jak? Pamiętacie, jak Niemcy zmieniali sekwencję kodów? Badałyśmy wtedy zmianę schematu, a nie sam schemat. Taka analiza miejsca zbrodni potrwa nieskończoność. Więc z roboty. Nigdzie nie widać żadnej zmiany. To tylko potwierdza, że zawsze robił to samo. Powinny być drobne anomalie, ale nie ma. Nawet w pierwszym przypadku. Jedno wyszło pierwsze ciasto w życiu, ja nie piekę ciasto. To się zdarza. Kwestia prawdy. On już jej nabrał. Wektory są proste. Robił to już wcześniej. Słyszałybyśmy o tym. To mogło być dawno albo nie w Londynie. W Corinthian jest archiwum lokalnej klasy. Lucy, przyda mi się twoja pamięć.
się, co to za jedno? Chodź. Gdzie jesteś? W połowie 48 roku, ale czytam tylko na główki. Ludzie od powoli powinni mieć dosyć zabijania. A mam już 9 Któreś z nich pasuje? Nic takiego nie znalazłam. Ja też. Ubezpieczenie? Gdyby pani mąż miał wypadek, rodzina nie pozostałaby bez środków do życia. Jaki ma zawód? Jest konduktorem na kolei. Gdyby zachorował, już choruje na astmę. To mu utrudnia pracę? Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzyma w tym miejscu. Jest nie. Nie może dźwigać, biegać. Czasami nawet nie ma siły podnieść dziecka. Ale chyba może się ubezpieczyć. Dziękujemy. Chyba coś mam. Hartford Times, 4 listopada 49. Uduszona, znaleziona w kanale burzowym koło gazowni. Ja chyba też jedną znalazłam. Od 15 lat nie opuścili się żadnego meczu. Każdy wtorek i czwartek. Zawsze z nim chodzę. Proszę zapisać, że jest okręgowym mistrzem gry w rzutki. To nam wystarczy. Dziękujemy. Już wychodzimy? Jane Hart zaginęła 7 lutego, a Patricia Harris 28.